Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na konferencji prasowej kandydata do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, kandydata, który reprezentuje trzecią drogę, pan Roman Biłas, pozycja trzecia na liście do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Proszę Państwa, dzisiaj nasz kandydat opowie o ciekawych wynikach zapytania, jakie Fundacja Rozwoju Pomorza Środkowego zgłosiła do władz Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z informacją o to, jak są finansowane, tutaj przykład, wybraliśmy kultury w zachodniej części województwa i we wschodniej części województwa, w tym tutaj właśnie w powiecie szczecineckim. Pan Roman Biłas jest równocześnie wiceprezesem Fundacji Rozwoju Pomorza Środkowego. Bardzo proszę. Podjąłem decyzję odnośnie startu do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nieprzypadkowo, bowiem analiza doświadczeń z fundacji, która pokazywała wydatki na rzecz choćby kultury, pokazuje, że wydatki są nierówno i w naszej ocenie niesprawiedliwie dzielone. Dam prosty przykład, wydatków na kulturę. W 2023 roku te wydatki na kulturę z budżetu województwa wyniosły ponad 122 miliony złotych, z czego 975 tysięcy na dwie instytucje. Instytucje jak Filharmonia Koszalińska oraz Bałtycki Teatr Dramatyczny. To pokazuje, że ten współczynnik podziału środków jest 1 do 130-140 na niekorzyść części koszalińskiej. Od wielu lat, od czasu utraty statusu województwa koszalińskiego, naszego stale jest marginalizowane, jeśli chodzi o wydatkowanie środków na rzecz naszego regionu. Nie chodzi tylko o Koszalin, chodzi o Szczecinek, Czaplinek, Połczyn-Zdrój czy inne miejscowości naszego regionu. I ważne jest to, żeby ten podział w Sejmiku był sprawiedliwy. Będę zabiegał w Sejmiku o tym, aby te środki finansowe, które znajdują się w zasobach województwa zachodniopomorskiego, były sprawiedliwie dzielone. A to oznacza, że te środki, które dzisiaj przeznaczone są na wsparcie na przykład dwóch instytucji kultury, były zwiększone. Po drugie, żeby te środki były również na instytucje w powiecie szczecineckim zwiększone. Kolejnym argumentem, dla którego kandyduję i które spowodowały, że podjąłem tę decyzję o starcie do Sejmiku, jest zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych. Ważne jest to, żeby organizacje pozarządowe, społecznicy mogli realizować swoje projekty dzięki wsparciu z funduszy województwa zachodniopomorskiego. Ważne jest to, żeby ci społecznicy, czy z Białego Boru, Szczecinka, Bornego Sulinowa, mogli korzystać nie tylko z programu społecznego, który ma dość małą kwotę wsparcia dla tych poszczególnych projektów, ale by te kwoty były znacznie większe. Kolejna sprawa to sprawa podziału środków na inwestycje. Ważne jest to, żeby te środki na drogi, ścieżki rowerowe były tak sprawiedliwie dzielone, żeby znalazły się również na nie w powiecie szczecineckim, sławińskim, w Koszalinie czy powiecie koszalińskim, nie tylko w Szczecinie. Przykład wydatków na kulturę pokazuje dobitnie, że ten podział niestety nie jest sprawiedliwy. W związku z tym ważne jest to, żebyśmy w kolejnych budżetach województwa znaleźli środki na to, aby tą nierównowagę przynajmniej zminimalizować. Kolejnym moim argumentem, czy też częścią programu jest wsparcie ochrony zdrowia. Będę zabiegał o to, aby w Koszalinie przywrócić oddział neurologii, aby stworzyć też dwa nowe oddziały, psychiatria dziecięca oraz geriatria, aby pojawiły się w strukturach szpitala wojewódzkiego w Koszalinie, ale też wzmocnienie SOR-u. To jest bardzo ważne, dlatego że wielu pacjentów, również z powiatu szczecineckiego, korzysta częstokroć z usług medycznych, które znajdują się w Koszalinie. Szpital w Koszalinie podlega pod zarząd województwa. Ważne będzie to, aby te środki były też wzmocnione na obsługę kadrową. SOR, szczególnie w okresie wakacyjnym, od maja do września, ma tak naprawdę podwójną obsługę. To znaczy, mamy turystów, którzy licznie przybywają do naszego regionu i częstokroć zmuszeni są korzystać z usług opieki medycznej w Koszalinie. To widzimy na SOR-ze, że te kolejki, które pojawiają się nawet kilkunastu godzin, czy nawet
Bywa tak, że całą noc pacjenci czekają, aż zostaną przyjęci przez służbę zdrowia. Powoduje, że należy zmienić ten system i spowodować, żeby ta opieka w trybie natychmiastowym częstokroć pojawiała się. Trzecim elementem mojego programu jest równy i sprawiedliwy podział ze środków, które za chwilę pojawią się w budżecie województwa. Mam tu na myśli Krajowy Plan Odbudowy oraz Regionalny Program Operacyjny. Potrzebna nam jest debata w naszym regionie. Jakie inwestycje, jakie zasoby należy wykorzystać do rozwoju naszego regionu. I taką debatę będę chciał zainicjować, żebyśmy wspólnie z samorządowcami Szczecinka, Białego Boru, Bornego Sulinowa, powiatu szczecineckiego, Koszalina porozmawiali, jak wykorzystać bardzo dużą transzę, która się za chwilę pojawi w budżecie województwa, gdzie zarząd województwa będzie dzielił te środki, żeby te inwestycje pojawiły się właśnie w naszym regionie, w naszych powiatach. I o to będę zabiegał w Sejmiku Województwa. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zainspirowało to i zainspiruje Państwa, którzy oglądają czy obejrzeli te audycje, że warto głosować na Romana Biłasa, kandydata do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.